Bardzo proszę o przyjście radnych, będziemy głosować. Rozpoczynamy głosowania. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Dużo było do protokołu. Panie przewodniczący, głos możemy? Jeszcze raz. Szanowne panie, szanowni panowie, zaczynamy. Głosowanie nad całością projektu uchwały odroczone na 40. sesji Rady Miasta Krakowa 21 marca 2012 roku na wniosek projektodawcy. Uchwała miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planu Płaszczu Gliwice. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 634. Bardzo proszę, referuje pani prezydent Elżbieta Kotelna. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pani prezydent. Proszę państwa, mówimy o planie, którego drugie czytanie odbyło się 21 marca 2012 roku. Rada Miasta wtedy, podczas tego czytania, przegłosowała 20 poprawek zgłoszonych przez radnego Grzegorza Stawowego. I w związku z przegłosowanymi poprawkami odroczono na wniosek projektodawcy głosowanie nad dokumentem celem ponowienia procedury. Projekt planu z przyjętymi poprawkami Rady Miasta Krakowa poddano ponownym uzgodnieniom i wyłożono do publicznego wglądu. Odbyło się trzecie wyłożenie pomiędzy 6 sierpnia a 4 września i w ramach całej tej procedury, którą plan przeszedł, wszystkie poprawki zostały uwzględnione. Szczegółowe informacje o przeprowadzonych czynnościach zawiera informacja, która została przekazana państwu radnym, więc nie będę jej powtarzać. Jest to informacja prezydenta o zmianach, oraz wynikach ponowienia czynności proceduralnych. Projekt plan jest przygotowany do głosowania. Proszę państwa, na marginesie to powiem, że jest to setny plan, który jest uchwalany dzisiaj, jeśli będzie uchwalony, po zmianie ustawy planowania. Dziękujemy bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały według druku nr 634? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 34 osoby za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 634. Kolejny druk. Proszę o wydruk. Co to jest? A co to jest?